Okej. Pamiętajcie, że nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko moje spojrzenie na rynek. No i tak zaczniemy sobie od omówienia sytuacji na Bitcoinie, gdzie mamy odbicie od 38 800. Ja wyznaczyłem sobie tutaj, przepraszam, 38, 34 800 i widzimy, że ta strefa od nas trzyma tutaj tą strefę, którą mamy, weźmy na 4-godzinówkę. Ta strefa trzyma nas prospadkowo. Ona jest wyznaczona z szerokich mierzeń. Ja to pokazywałem wcześniej na D1. Mamy tutaj taki bardzo mocny klaster FIBO, który myślę, że nie będzie taki łatwy do pokonania. Strefa od 34 do 36 597. Tutaj w zależności od giełdy, to jest akurat na Bitgecie mam, bo tutaj handluję na futuresie i tutaj te poziomy dla mnie są bardzo ważne. To, co sobie tutaj zaznaczyłem, cała ta strefa jest strefą podażową. Dopiero po jej wybiciu będę patrzył w kierunku 40 tysięcy. Ja wiem, że wszyscy mówią, że lecimy tak wysoko. Najpierw są poziomy do przebicia się przez nie i uważam, że tutaj też może nie być aż tak prosto. Mamy tutaj interwał tygodniowy. Widzimy, że 0,61 tego ruchu spadkowego właśnie wypada tutaj w tej strefie, 161 tej korekty. Także jest to taka mocna strefa podażowa na Bitcoinie i na ten moment mamy reakcję na tej strefie. Zobaczymy, jak to się zamknie. Na interwale tygodniowym do niedzieli jeszcze trochę czasu zostało. Jeżeli wybijemy poziom 36 300, no to jest duże prawdopodobieństwo, że pójdziemy tutaj w okolice 40 tysięcy, 41 240. Tak to widzę na Bitcoinie z dużego interwału. To jest powód, dla którego tutaj właśnie się zatrzymaliśmy. Natomiast na niższych interwałach, no na pewno bym się spodziewał przetestowania tej strefy, z której wybiliśmy, tak? Tego oporu tutaj, w którym się poruszaliśmy cały czas na poziomie 31 500. Wynika to zarówno z mierzeń FIBO, jak i zaraz przejdziemy na jednodniówkę, bo to będzie lepiej widoczne. Wynika tutaj ten poziom 31 490, te szczyty, które tutaj mieliśmy, one jak najbardziej powinny zostać przetestowane przed ewentualnym dalszym wzrostem i to też by nam się pokrywało z zasięgami tych korekt, które tutaj mamy w ruchu wzrostowym. I tak pierwszą taką korektą była tutaj ta korekta. To jest pierwsza korekta, którą mieliśmy. Tutaj druga też nas utrzymała. No i teraz, gdybyśmy ją robili, no to trzecia, 31 700, 31 800, tutaj do 31 500 ta strefa. I to pokrywa się z mierzeniami FIBO, także ten poziom, no dobrze by było, jakby przed dalszymi wzrostami ewentualnymi byłby przetestowany. Natomiast też trzeba uważać na te newsy, które się pokazują, bo one tak nie do końca są potwierdzone, a rynek ślepo idzie. Ten Fear and Greed Index jest bardzo wysoko. Ja spodziewam się jakiejś korekty, wystudzenia tego wszystkiego. Też większość obrotów, to co pompuje cenę, to jest przede wszystkim rynek futures, i to nie są jakiś napływ kapitału i zakupy bitcoinów i wyprowadzanie ich z giełd. Oczywiście to też się odbywa, ale no, total market capie nie widzimy napływu kapitału, wręcz przeciwnie. Dotarliśmy do górnej krawędzi tej strefy i widzimy reakcję odpływu kapitału z giełdy. Także tutaj będziemy testować ten 1,21 700. Myślę, że nawet 1,16 tutaj będzie jeszcze przetestowane, zejdziemy tu w dół. Natomiast pokonanie poziomu 1,27, 1,33 i wówczas gdyby zaczął napływać świeży kapitał na giełdy,
no to wówczas mamy szansę na dalsze wzrosty, które będą w jakiś sposób potwierdzone na pływającym kapitału. Bo na razie ten kapitał, który mamy na giełdę, on przechodzi z Bitcoina do altcoinów, do shitcoinów, także jest taka cyrkulacja tego kapitału, a nie mamy napływu nowego kapitału, bez czego hossa się nie rozpocznie na pewno. Przechodzimy sobie do kolejnego projektu, to jest Ethereum. Na Ethereum tutaj mamy wyznaczoną strefę. Na ten wykres na 4-godzinówce. Widzimy, że mamy formację podwójnego szczytu. Także tutaj no jest to taka prospadkowa formacja, tak? Gdy utracimy ten poziom 1760, to możemy się liczyć z głębszym zejściem ceny. Zobaczymy sobie ten wykres, zmierzymy cały ten ruch, który się tutaj odbył. Tak, do samego szczytu. I ten ostatni impuls, który mieliśmy. Mamy 161,61. Takie dwa poziomy w sumie na ten moment, które mnie interesują, to jest ten poziom ze względu na ten szczyt i ZZB. Jest 1736. I kolejny poziom. Tutaj. Ten. To są takie trzy moje targety, gdybyśmy mieli cofkę większą na Ethereum. Tutaj będę starał się akumulować pod ewentualne dalsze wzrosty. Natomiast no, ten poziom jest bardzo prawdopodobny, że go przetestujemy i zobaczymy tutaj cenę na tym poziomie przetestowania tego szczytu. Także ja tutaj oczekuję ze swoimi zleceniami i tutaj będę próbował się podłączyć pod ewentualny dalszy ruch wzrostowy 1736, 1695, 1653. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze wzrosty, no cała ta strefa 1915, 1822 jest to szeroka strefa, ale ona jest z zmierzeń tygodniowych tutaj wyznaczona, a także ich lokalnych potwierdzeń, no to tutaj 1900 mamy. W tej strefie możemy sobie zaznaczyć ten poziom, to jest 161 ostatniej korekty. I to są takie targety, gdzie też, jak się przyjrzymy, mamy dużo płynności do zabrania jeszcze. Tak, także tutaj te poziomy, myślę, że okolice 1900 mogą zostać zaliczone i tutaj może wejdziemy w te rejony na Ethereum. Niemniej jednak ta korekta tutaj w okolice 1736 jak najbardziej jest potrzebna i ja tutaj będę oczekiwał ze swoimi zleceniami kontynuację tego ruchu wzrostowego. Na 4 godzinówce widzimy, że zeszliśmy pod MA20, teraz ją testujemy. Jeżeli się odbijemy, to następny poziom dla mnie jest 1737. Mówi, że będziesz się podłączać pod, ale podałeś też niższe poziomy, jak to rozegrać. Ustawię stop lossa. Po prostu no, nie ma innej metody, jak tylko no, ustawianie stop lossów, tak? To jest zwiększanie prawdopodobieństwa na tym, co tutaj się będzie działo. Będę obserwował otoczenie wolumenowe, tak? Będę patrzył, czy jest to w zgodzie z wolumenem. Jeżeli będę zagrywał, to widzimy, że teraz tego zielonego koloru na 4 godziny jest przewaga. Na jednodniówce też jest dość silny ten wolumen, on się zaczyna budować coraz mocniej. Także no, jest szansa na te dalsze wzrosty na 4H, czy niższym interwale. No i niższy interwał, tym precyzyjniejsze wejście sobie można ustalić, tak? Na godzinówce widzimy, że mamy przewagę wolumenu podażowego na ten moment, tak? I tutaj jest wyprzedaż, czyli to sugeruje, że możemy jeszcze zobaczyć zejście ceny niżej. Wszystko zależy od tego, na którym interwale handlujemy, tak? A skoro widzimy dużą podaż na H1, no to jest szansa, że zejdziemy tutaj niżej jeszcze. Sobie, no RSI jeszcze ma miejsce na wyjście. Money Flow Index też odpływają pieniądze z rynku na ten moment i ten spadek może
To, co teraz mamy, może być tylko formą korekty przed ewentualnym dalszym zejściem niżej. Na pewno tutaj mamy bardzo ważną linię wsparcia. Tak, tutaj ten poziom, widzimy, że cena nam reagowała. Wybicie tej linii, no to myślę, że zobaczymy te niższe poziomy. Tak, to widzę na Ethereum. Kolejny będzie Atom. Teraz sobie zmienimy Atom. Na Atomie interwał, weźmy 4-godzinowy, bo 1-godzinowy to już jutro będzie mniej ważny. Na Atomie tutaj mamy, ta strefa jest strefą wsparcia w tej chwili. Jeżeli ją utracimy, no to zejście tutaj w okolice 6, 7, 9, 8 jak najbardziej możliwe. Wynika to zarówno z obecności średniej kroczącej 200 na interwale H4, jak i również zmierzeń pivot. Także te poziomy, cała ta strefa tutaj poniżej jest dla mnie strefą prowzrostową. Możliwe zejście knotem i przetestowanie tutaj ponownie tych poziomów na Atomie. Jak się przyjrzycie, to na wszystkich altach dotarliśmy do strefy oporu, tak? Jest tutaj liquidity do zebrania, ale ta strefa myślę, że będzie dość silną zaporą dla całego rynku i tak będzie podbicie i ewentualnie dalej dół. Tak, no czasami zagrywa się na reakcję. No, trading nie polega na tym, że trzymasz całe swingi. Jest to po prostu forma brania z tego, co rynek daje. Jeżeli wiesz, że w danym miejscu może być reakcja, no to czemu na nią nie zagrać, tak? Nawet jeżeli byśmy mieli wziąć krótki ruch, taki tutaj na $1 czy cokolwiek, byle na zielono się zamknęło i pokryło koszty opłat, żeby coś zostało dla ciebie. Czy to będzie 100%, 50%, 20%, nieważne. Ważne, żeby było na plusie. Tak uważam i tak podchodzę do tradingu, bo no z rynku trzeba zabierać to, co rynek daje i starać się jak najmniej zostawić swoich pieniędzy na tym rynku. Wiadomo, że jest to trudne, ale nie jest niemożliwe. Kolejny atom mamy. Także opór tutaj, ta strefa nad nami. 7424, 7716. Wynikająca z zmierzeń FIBO, tutaj mamy globalną linię trendu spadkowego, także warto obserwować te poziomy. Jeżeli zamkniemy się tutaj świecą 4-godzinową, no to możemy zobaczyć jeszcze podbicie do tych rejonów. Natomiast jeżeli wyjdziemy dołem, no to poziom 6, 7, 6, 5. Myślę, że to są w dalszym ciągu atrakcyjne poziomy, jak chodzi o akumulację na spocie. Bo te ceny nie są zbyt wysokie. Kolejny projekt BOSUI, co pisaliście na forum. I tutaj mamy na jednodniówce. Okej, mamy, wyłączę może tu wszystkie wskaźniki, żebyśmy widzieli. Tutaj pokazuję wykres. Ja wskaźników używam jako dodatkowych potwierdzeń. Nie sugeruję się nimi, po prostu używam ich jako dodatkowego potwierdzenia. No i czego tutaj się spodziewam na tym swoim wsparcie 0,40-166. Myślę, że zejdziemy tutaj i zobaczymy odbicie. Wówczas będziemy mieli taką lokalną głowę z ramionami i wówczas odejście wyżej. Zasięg mniejszej korekty, którą robimy. 0,52577 i mocniejszy opór wynikający z zmierzeń FIBO oraz z zasięgu tej dużej korekty, którą tutaj mieliśmy w ruchu spadkowym, 0,62559, 0,59719. Także tak to widzę, jeżeli miałby być spadek, no to tylko tutaj te okolice na ten moment biorę pod uwagę. I tutaj, jeżeli byśmy dotarli, no to jest ewentualnie szansa na dołączenie się pod ewentualny ruch wzrostowy WLD. I tutaj, ja tutaj przeniosę na wykres 4-godzinowy. Historia na bilecie nie jest zgubiła. Jest strefy, pierwszy opór
Jak na wszystkich altach, nie doszliśmy idealnie do wyznaczonego poziomu oporu, że jest szansa jeszcze na to podbicie i tu przetestowanie 1897, 1860. Natomiast pierwsze wsparcie to jest tutaj 1672, 1625 i ten poziom powinien nam utrzymać. Gdybyśmy wypadli z niego kolejny poziom 1565, na taki poziom akumulacyjny, gdybyśmy się cofnęli dalej, no to tutaj 1279, 1257 to byłby taki poziom, który no ewentualnie ja bym dokupował, gdybyśmy tutaj spadli, tak? Sobie pod te dalsze wzrosty. Także tutaj przetestowanie tych dołków jak najbardziej uważam, że jest możliwe. No i to był dla mnie atrakcyjny poziom zakupowy. Dzisiaj narzucaliśmy tą analizę. Ja wchodziłem tutaj na 85 dolarów, także tutaj był super poziom wyznaczony z miarą FIBO i no super zadziałał, tutaj się zmierzyłem w cały ten ruch. Tu wchodziłem na 1,13. W te moje pozycje. No ale to już ta odjechała i dostałem potwierdzenie, mieliśmy podwójny szczyt, podwójny dołek, takie dół nam się utworzyły, wybicie górą i na reteście wchodziłem tutaj w Quantum. Pierwszy ten profit osiągnięty, kolejny jest tutaj, a reszta pozycji zostanie zabezpieczona na plusie i będzie sobie pracować już na dłuższy czas. Natomiast jeżeli będzie się cena cofała, no to są poziomy, gdzie ja będę dokładał, będę akumulował na pewno na spocie. Uważam, że jest to bardzo dobry projekt i na końcu możemy mieć naprawdę fajne wzrosty. Także warto obserwować ten poziom i tutaj spróbować się podłączyć pod ten ewentualny dalszy rynek wzrostowy. 92, 93, 89. No i tutaj ta strefa, to jest taka najważniejsza strefa dla mnie, no tutaj jest też konsolidacja była w tej strefie, jak sobie weźmiemy VPVR, włączymy, no to będzie widać, że tutaj mamy najmocniejszy poziom tego przehandlowania właśnie w tym momencie. Ładuję. Także strefa 98,46, 142 jest dla mnie jak najbardziej strefą atrakcyjną pod względem zakupów na arbitru, przepraszam, na kontu. XVGA. Okay. Wylosowany XVGA, XVG, tutaj mamy, widzimy już reakcję na tym poziomie, który miałem wyznaczony przy testowaniu tego szczytu, gdyby ten target nas nie utrzymał, a sądzę, że powinien nas utrzymać, bo tu była cała ta strefa konsolidacji, jeżeli byśmy powrócili, no to następny poziom 0,03567. Natomiast ja będę obserwował, co tutaj się zadzieje i osobiście nie mam tego projektu, ale to są poziomy, że miałbym dokupować sobie ten projekt, no to na pewno te dwa dolne poziomy są bardzo atrakcyjne. O ile tutaj powrócimy, ponieważ widzimy, że ta konsolidacja, w której byliśmy bardzo długo, została wybita, tak? I mamy wyjście górą z tej konsolidacji. Teraz testujemy tą strefę od góry, także no tutaj obserwować trzeba, co się dzieje. Na tym, czy powrócimy do niej, jeżeli powrócimy, no to ten poziomy jako poziomy zakup, które na pewno bym uważał, że są sensowne. Natomiast te profity tutaj i tutaj. Kolejny będzie FED. I tutaj też sytuacja taka właśnie, że dotarliśmy do strefy podażowej 0,31973,
0,30-0,65 i w krótkim terminie, no to możliwe przetestowanie jeszcze tego poziomu, jeżeli byśmy mieli niższe zejście na Bitcoinie. I jakiś czas temu wyznaczaliśmy tą strefę jako strefę zakupową, tak? Tutaj mieliśmy wybicie i jeżeli byśmy zeszli, to była dla mnie idealna strefa zakupowa. Ja osobiście nie kupowałem, niemniej jednak forum prosił właśnie o tą analizę. I no jeżeli skorzystam, to było wejście bardzo precyzyjne, tak? Natomiast teraz, gdyby się miała pojawić cofka, no to ten poziom jest jako pierwszy taki i przetestowanie tego szczytu od góry i ewentualne odejście dalej. Niemniej jednak tutaj może się pojawić jeszcze wejście w terenie 0,24, 6 czy 5, bądź trochę niżej, ale to na bieżąco na razie ta strefa jest najważniejszym wsparciem dla ceny i tutaj będę obserwował. Kurs zadziałał idealnie. Że tutaj możliwe dojście wyżej i wówczas zejście i jeszcze raz tutaj w tej rejonie na ładne przetestowanie tego poziomu. Też jesteśmy na strefie oporu, że widzimy wszystkie alty, jak jeden moment dotarł do najważniejszych stref oporu, tak? I tutaj ta strefa jest dla mnie strefą prospadkową. Gdybyśmy ją wybijali, no to będę patrzył w kierunku tej strefy. Natomiast na ten moment prawdopodobne jeszcze wejście i przetestowanie tutaj tego poziomu. Podobnie jak na Bitcoinie, te szczyty były oporem dla nas. Teraz jest szansa, że stanie się wsparciem i czekamy na przetestowanie tego. Arbitrum. Interwał jednodniowy. Zero 97 jako opór. Wybicie tego poziomu, no to na pewno zrobienie zasięgu korekty i tutaj atak na tą strefę 1.15, 1.11. Uważam, że jest duże prawdopodobieństwo, że gdybyśmy zamknęli się nad tym szczytem, no to mamy formację takiego podwójnego dnia książkową. Wówczas możemy sobie pomierzyć ewentualny zasięg z wybicia z tej formacji. Gdyby tak było, no to dołka do szczytu. Zasięg jedno tu wyżej, 1.35 jako zasięg z wybicia z tej formacji. No, natomiast no, aktywacją tego scenariusza będzie zamknięcie się nad tymi knotami. Opór mamy na 1.11, 1.15. Tutaj jest również zasięg korekty ZZB, także bardzo silne opory przed nami. Również tutaj to, co, na którym się znajdujemy, też mamy ZZB i uważam, że tutaj możemy zobaczyć silny opór dla ceny. Podobnie jak reszta autów, dotarliśmy do strefy oporu. I ta strefa oporu nas zatrzymała. Tutaj też ten ruch wzrostowy, który mamy, prowadzi nam ta korekta. Zrobiliśmy zasięg korekty, widzimy odbicie, jeżeli byśmy ją wybili, no to tutaj 0,869, 0,839 na ten moment taki boks zakupowy. Natomiast pytał ktoś, gdzie ja tam miałem ustawione zlecenia. Ja miałem ustawione tutaj w tym zielonym boksie, tak, tutaj robiłem zakupy na 0,79, 0,78. No i tutaj te dwa poziomy były oczekujące, nie dotarliśmy tu z ceną. Niemniej jednak ja jestem zadowolony z tego, co tutaj kupiłem i tutaj na tym poziomie też miałem zakupy zrobione dużo wcześniej. Ale to już pod hossę, tak? Ten projekt zamierzam trzymać dłużej, na spocie kupowałem, natomiast tutaj i zagrywałem na futures i na... Gdybyśmy zeszli niżej, a spodziewałem się tego, no to jak sobie oddalimy wykres, mamy teraz też formację podwójnego szczytu, mamy też taką dużą korektę, którą wcześniej robiliśmy, na D1C, no to te targety 0,65, 0,62, w dalszym ciągu zostawiłem te zlecenia oczekujące tutaj,
po prostu czekają. Jeżeli tu cena dojdzie, no to będzie super, bo sobie będzie można dołożyć dobrej cenie, uśrednić arbitrum na tym. A opory mamy nad sobą tutaj jasno wyrysowane. To jest największa korekta, która została zrobiona w ruchu spadkowym i zasięg tej korekty jest dla mnie też jako poziom ewentualnego shortowania na reakcję. Arbitrum mamy. Mam na liście swoje obozy Solana. Nasuwamy, wyjęliśmy z tego kanału spadkowego. I mamy osiągnięty target. Mamy też podwójny szczyt D1K, także tutaj oddamy sobie drewno, bo musimy tutaj przyjąć coś, żebym sprawdził ewentualny zasięg tego ruchu, jaki on może nam się wydarzyć. Tak, korekta tutaj 161, to jest 36, 132, tutaj ten poziom jako opór. Ceny. No i takie więc zakręt byśmy robili. Wygrywa nam się z tym 161, czyli mamy taką strefę tutaj oporu. A teraz jeszcze sprzecznie do interwału, ja bym sobie spróbował zmierzyć tego zejścia. Ale też tutaj mamy 39 odpływ dla ceny. Także no, ten poziom dla mnie jest mocnym poziomem odporu. Tutaj można przyjąć jeszcze ten wiesz, pole 886 nam się potwierdza. Także ten poziom dla mnie jest jako kluczowy odpór w tej chwili na Solanie. Widzimy, że wszystkie projekty docierają do takich bardzo, bardzo ważnych poziomów. To jest interwał jednodniowy, natomiast schodzą sobie na 4-godzinówkę. Na te mierzenia, które są. I na 4-godzinówce, gdybym miał tutaj, no też oczekuję tego dojścia tutaj na ten moment. No prowadzi nas ta korekta, tak? I tu mamy w okolicach 35, kolejny poziom na 4 godzinach. Nie, no, no i ta mała korekta, jak widzimy, ona cały czas obowiązuje. No nie została wybita. Okay. I na ten moment cały czas podamy zasięg tej korekty. Widzimy, że ona nas trzyma jej wybicie. Myślę, że będzie to sygnałem prospadkowym. Jeżeli będziemy widzieli ten ruch prospadkowy, który się zacznie, wybijemy tą korektę. No wówczas ten poziom jest dla mnie bardzo ciekawy. 26, 7, 7, 13, 25, 14 na ten moment. I przetestowanie tutaj tej konsolidacji, tych poziomów od góry. Tak to widzę na Solanie. Dot również dotarł do tego poziomu, o którym mówiłem. Również mamy formację podwójnego szczytu. Tutaj tak bardziej lokalnie, jakbyśmy popatrzyli, no to ten poziom, no, posuwam te poziomy, bo to są z poprzednich mierzeń. Widzimy, że te reakcje się tu pojawiały. Niemniej jednak trzeba zrobić nowe mierzenia i zobaczyć, dokąd nas może to wszystko tutaj zaprowadzić. Wybiliśmy z tego kanału spadkowego górą, przetestowaliśmy go, tak tutaj widać, że jest retest tego kanału i odjechaliśmy do góry. Teraz dokąd możemy. Jeżeli zawrócimy, tak? Zobaczmy szybko tutaj to mierzenie. Nie tam dojechaliśmy. 1,13 na 2,13.
Może przesunąć wszystkie pliki, oczywiście cały mikrofon. Zrobimy sobie te jedynki. Coś się tutaj nas zatrzymało 0382. Następny target tutaj. To są takie moje targety, które bym widział w tej chwili jako opory. I poziom 0,61. Tu się mogą pojawić przystanki. OK. Na ten moment tak poziomy mnie interesuje, później będę patrzył wyżej. Natomiast tutaj jeszcze można lokalnego potwierdzenia z D1 i sobie poszukać na razie jakąś strefę. Ostatni impuls, taki silny, skutkowy. 27, 161 tutaj. Mamy wypada. Zejdźmy sobie na interwał 4-godzinowy teraz. O, jeszcze to będą sobie jeden tu wypada i to jest też taki poziom, gdzie jeżeli byśmy się tutaj cofnęli, ja na pewno będę dokładał sobie 3896. To jest taki poziom dla mnie w tej chwili najbardziej prawdopodobny na tej cofce, gdzie możemy zrobić właśnie z tego poziomu ruch do tej strefy. Tak się stanie 3896, opór 4380 z możliwym podpisem do 4,6. Niemniej jednak ja tutaj myślę, że ta strefa jeszcze zostanie przetestowana przed odejściem dalej. I to by było takie potwierdzenie. Mielibyśmy ramię, głowę, ramię i wówczas odejście wyżej. Także myślę, że taki ruch jest jak najbardziej prawdopodobny. I tutaj już pojechali wyżej w takim wypadku. Tak to widzę na docie. Ja również apeluję do tego, już tak skupuję. Także tutaj te poziomy wszystkie, co tutaj było poniżej 4, to są super poziomy. Uważam, że ten projekt jest bardzo dobry i będzie z niego dużo radości. Kolejny będzie S, no to zbieramy to samo. Ja to jeszcze jeden tutaj taki projekt, który wra. Bardzo fajny projekt. Trochę się posypał, ale uważam, że jest dużym potencjałem. Ja bym go na tej kolumnie. Także tutaj mieliśmy podbicie dość mocno ostatnimi czasy. Co się tam zadziało? Zgadza się. Ja akurat powiem szczerze, że nie jestem za bardzo analitykiem fundamentalnym. Raczej skupiam się na tym, co widzę na wykresie i jest to dla mnie raczej traduję to, co widzę. Nie skupiam się na newsach, nie skupiam się na tym, co mówią. Po prostu traduję to, co widzę i nie zastanawiam się, czy będzie news i cena dojdzie tutaj, czy polecimy do góry. Widzę, co wykres pokazuje i staram się do tego dopasować. Także tutaj no ta wra to jest taki ciężki orzech do zgryzienia. No jesteśmy na pewno na dołkach, tak? Bo ja tutaj akumuluję cały czas, natomiast gdybym miał szukać kolejnych miejsc do akumulacji, no to tutaj to 0,61, jeszcze raz powrót do tej strefy, 0,0050 jak najbardziej jest realny.
Вот тут этим пойдем. И та целая стрефа. Ten poziom jest oporem. I teraz na jednodniówce jesteśmy między wsparciem a oporem. Jesteśmy na oporze, a tu mamy wsparcie od dołu. I teraz gdybym miał zobaczyć dokąd ewentualnie. Widzicie z tego pola górą. Zaraz zobaczymy, dokąd się mogli dojechać wówczas. Widzicie z tego podwójnego dna. No, mamy dwa targety, które dla mnie są trochę słabsze. Poziom oporu. No, ten 0,61, 161, to chyba nie trzeba mówić, że jest to mocny poziom. I tych poziomów ja bym oczekiwał na. Tutaj mamy taką strefę, tak? Bo to jest interwał jednodniowy, pamiętajmy, także dość szeroki. I ta strefa oporu jest dla mnie najsilniejszą strefą oporu na ten moment. No, przedtem tutaj 0,077215. Dobra. Dobra, kolejny projekt z blisk. Ja liska nie handluję. Nie zeszły poście takie zapowiedzi, jak ten lisk nie pójdzie, a jakoś się nie sprawdziło za dużo. Natomiast no tutaj wiadomo, że to są dobre poziomy akumulacyjne, tak? Jak sobie zobaczymy, gdzie list był. Pytanie, ile altów dojdzie do poprzedniego ATH, tak? Bo to jest bardzo ważne i ja uważam, że wiele projektów nie zobaczy tego ATH w tej poście, które widzieliśmy w poprzedniej, ponieważ zwiększyła się ilość tokenów. Ten kapitał by musiał być przeogromny, który by nam pozwolił spompować niektóre projekty, tak jak to miało miejsce w poprzedniej poście. No i tutaj też ta sama sytuacja, co na listku. Mamy jeszcze precyzyjnie się nakładają te poziomy. A tutaj mamy wsparcie wynikające z tego ZZB. Ok. I tak to widzę, no tutaj jest jeszcze nad nami zaraz wybicie tego poziomu otworzy nam drogę do tych dwóch następnych. Pierwszy przystanek 1,014, najsilniejszy opór 1,239. Mamy 161 i 61 do całego ruchu spadkowego, także bardzo mocny poziom. No a pierwszy poziom wsparcia 0,876 i duże prawdopodobieństwo, że ten poziom może nam wytrzymać. Tutaj zróbmy jedno mierzenie. I teraz tego ostatniego ruchu wzrostowego. Mamy ten poziom. Tu jest jeden i drugi poziom. I tak. Usuwamy węgla, dostaną same poziomy. Ta strefa jest dla mnie strefą popytową. Jeżeli by się tutaj zeszło, no to myślę, że warto dokupić sobie bądź otworzyć pozycje długie. Targety tutaj te trzy będą. Na długiej dłoni. Blisko mamy, wrem mamy. Rem. Rem też szura podmiata, że myślę, że te targety
te ceny, które tutaj mamy, to są jak najbardziej atrakcyjne ceny. I jeżeli ktoś chce w ten projekt wchodzić, to jak najbardziej wejdźmy na 4 minuty, zrobimy sobie tak lokalnie. Tutaj mamy to podbicie. I zobaczmy, gdzie wsparcia będziemy szukali, bo ja teraz spodziewam się tej większej trochę korekty po tak gigantycznym wzrostach. I tutaj teraz mamy ten ostatni impuls, który mieliśmy ze wschodu. 81, 82 poziomy, które mnie interesują, jeżeli chodzi o zakup. Tutaj zagranie na reakcję. A tutaj z tego poziomu, już tak na dłużej, jakbym swingowy ruch miał robić, no to z tego poziomu tutaj 0044860. Są te dwa poziomy. No i tutaj po drodze mamy też jeszcze wsparcie tych postaci 38, ale myślę, że tutaj cena będzie ciągnęła w te dolne rejony, które zaznaczyłem. Natomiast teraz ewentualne dalsze, co się tu może dalej zawiać, widzimy, że tak mamy przetestowane te szczyty. Natomiast tutaj 69 zostało wybite. Cały ten ruch. I tutaj jeszcze mamy podbicie po 127, by się mogło pojawić. Natomiast to bym sobie raczej z szerszego interwału wyznaczał ten pierwszy. I tutaj może szerzej nim się trochę coś pokaże. Dwa, trzy, trzy, osiem, dwa. I teraz tutaj interwał jednodniowy. Tego dołka, do tego jeszcze tutaj jest tak pierwszy odwrót, który się powtarza na wielu autach 0,61 i 3,82. Mocny klaster oporu 0,553. Także tutaj spodziewam się, no już jest ta reakcja, nie doszliśmy jeszcze do tej strefy, ale to jest taka zapora, która może nie być taka łatwa do przeskoczenia przez cenę. No i będę później obserwować, jeżeli wybijemy ten poziom, no to będziemy się kierować w te rejony tutaj. Niemniej jednak przetestowanie tych dołków, cały czas jesteśmy w takiej strefie, jaką widać gap. Na czym? Bo nie zwróciłem uwagi na te gapy, ale fajnie, że widzicie takie rzeczy i może zaczniecie z tego 4K. No akurat tutaj zaznaczyłem tą strefę i to też jest perwaliga, tak, tutaj pomiędzy plotami. Jak najbardziej. Także jest i zmierzeń FIBO z klastru FIBO i z tego value gapa. Order block jest tutaj, także no super. Dużo potwierdzeń na ten poziom jest jakby. Dobrze, to mamy Rena. I co tam nam jeszcze zostało? ICP i SXP. ICP. No bo przy takich silnych wzrostach musimy zobaczyć szerszy zakres cenowy, ponieważ musimy szerzej pomierzyć, żeby wyznaczyć sobie wsparcie i oporę. Też jesteśmy na oporze, niemniej jednak silniejszy opór idzie tutaj do góry, tak? Będzie tutaj czego musimy spodziewać, no to zrobienia takiej korekty. Zaraz sobie spróbujemy ją potwierdzić jakoś na
zamierzenie aktywne na niższym interwale. Tak? Natomiast zmniejszmy sobie ten ostatni ruch spadkowy, który mieliśmy. Widzimy, że ta strefa nam przynosi te spadki. Poziom mocniejszy 0,61. I ten poziom, gdybyśmy teraz sobie go zmierzyli, korektę, którą tutaj mamy, mam potwierdzoną przez 161, także no, też bardzo mocny poziom. Zostawiam to w ten sposób. Wybicie tego poziomu. Mamy odbicie, prawdopodobnie zrobimy zasięg tej korekty. Tutaj i odjedziemy do góry, do tego wyższego poziomu. A teraz jeszcze spróbujmy potwierdzić jakąś tą korektę od samego dołka. Tutaj mamy 382, idealnie wypada tutaj. I teraz jeszcze na 4-godzinówce byśmy zeszli. Niższy interwał. 0,61 ten wypada na zasięgu tej korekty, tego podbicia ostatniego. Także to jest dla mnie bardzo mocny poziom wsparcia. Tutaj dojście do 3,903. Tak, zrobienie zasięgu korekty. Dojście do 3,903. Teraz będziemy mieli pas XP. No i tutaj pewno zróbmy sobie też mierzenie szczytu. No dołka szerokie mierzenia 0,61. Widzimy, że nas zatrzymało. Potwierdzone. Jeszcze tam to ostatnie zejście. No i szeroka ta strefa. Rozpakowana, ale jest. Nie będę z tym się zastanawiał, po prostu taka jest ta strefa. To są takie dwa poziomy oporu i uważam, że tutaj na 4 godziny to stąd. Jeżeli wybijemy ten poziom, no to myślę, że lecimy na nowe szczyty i tutaj mamy czas 1,27 jak najbardziej do zaatakowania szczytu. I tak to widzę w tej chwili. Ten poziom zaznaczyłem, ponieważ jakbyśmy sobie zakończyli tą korektę, którą mamy. Mam potwierdzone idealnie ze 161, także warto obserwować ten poziom i możliwe dojście. Tutaj natomiast jaki zasięg tego spadku może być, no tu mamy jedną korektę, którą zrobiliśmy taką większą. Pozwolę zmierzyć. Wniesiemy ją dalej. Tak jak poziomu zobaczymy, czy wypada nam tutaj jakieś potwierdzenie PIBO tego całego ruchu. I mamy 61. Bardzo ładny poziom. 61 i jeszcze do tego dołóżmy to ostatnie podbicie. 161 wypada niżej. Niemniej jednak tutaj ten rejon jak najbardziej jest to poziom prop wzrostowy dla mnie i jeżeli będę zagrywał longa, no to właśnie z tego poziomu i z zasięgu korekty, dwie pozycje bym sobie tu otwierał z targetami tej strefy i tutaj te dwa. Także tak to widzę na SXP i jeszcze była prośba dzisiaj Stocks do BTC. To znaczy, wiesz co, ja akurat nie mam w swoim portfelu, mam ICP chyba, ale też nie mam go za dużo. To jest indywidualna sprawa.
jeżeli ktoś tam obserwuje fundamenty, czy coś, ja po prostu przeprowadzam sobie analizę tego, ile tokenów jest dostępnych na rynku, ile mogą być uwolnionych. Także w ten sposób do tego podchodzę, bardziej matematycznie, nie fundamentalnie, tak? Także szukam okazji tam, gdzie ewentualnie można więcej zarobić na tych ruchach, które będą się działy na rynku. Wiadomo, że i tak jest większe ryzyko na tokenach, które są mniejszą kapitalizacją, mają łatwiej manipulować tą ceną, ale jak są to dobre projekty, no to warto w nie inwestować ze względu na to, że ta stopa zwrotu będzie na pewno. Myśli z auto, które warto zakupić pod kosę, nawet spisać coś takiego. Nie ma problemu. Spiszę to, co ja mam, to, co uważam, że mi przyniesie jakieś tam zyski. Mogę to zrobić, także na pewno usiądę i to zrobię. Jak będzie chwilkę czasu, to ogarnę. Jeżeli to nie mam bonus, to będzie super. Pamiętacie, no to jest tylko moje spojrzenie. No ja czasami mam część takich rzeczy, które może staram się skupiać na tych topowych projektach. Natomiast też kupuję, mam parę shitcoinów. Myślę, że każdy powinien mieć też shitcoiny, ze względu na to, że tam stopa zwrotu może być bardzo duża. Ale to już jest. Ja na zrobię listę i pokażę to, co ja mam, to, co ja skupuję. I tak jak patrzycie tutaj, to większość z tych projektów, które tutaj są, to ja mam u siebie w portfelu, tak? Bo to są projekty, które na bieżąco analizuję, na czy tam jakieś takie Quantum, XRP, wiadomo. Gali nie mam i nie będę miał. Nie wiem dlaczego, ale jakby Gala mnie nie przekonała. Ethereum, wiadomo. Solana. Jest jeszcze parę innych projektów, których tutaj nie ma na liście, ale ja je zamieszczę tak, żebyście mogli sobie zobaczyć, co to jest. I teraz do Bitcoina tutaj. Widzimy, że jesteśmy w strefie podażowej. Także no tutaj może pojawić się jakieś zejście. Jest to silna strefa. Tutaj mieliśmy konsolidację. I myślę, że bym poszukał tutaj wsparcia. To jest 4-godzinowy. Tutaj nam cena odbiła na 61 po tym wzroście. Jeżeli nie będziemy schodzić niżej, też tu widzę, że mamy niższy szczyt. I może być tak, że wejdziemy jednak niżej. No to ten poziom 7,86 tutaj jest dla mnie atrakcyjny. Wymienić sobie do Bitcoina, ale nie. I tutaj, no ten poziom już tutaj zahaczyliśmy, a gdybyśmy schodzili niżej, no to ten poziom tutaj. Tak, mamy potwierdzenie z tych szczytów, z tych dołków tutaj i możliwe odbicie stąd i wówczas wybicie tego poziomu. I gdyby tak się zadziało, to byśmy dotarli tutaj w terenie najprawdopodobniej. No ale to też musi się zmienić ten dominacja Bitcoina, tak? Bo na ten moment no to jest na razie ta dominacja rośnie. Czy mam? No nie wiem, no trzecia hossa, także trzecia hossa, trzeci halving, czy hossa będzie, tego nikt nie wie. Natomiast trzeci halving już jest, także jakieś tam to doświadczenie pewno jest. Także tutaj przy dojściu do tej strefy podmianka i wówczas odejście wyżej już raczej bym się spodziewał, bo ta dominacja na Bitcoinie, jak sobie przyjrzymy się, no to myślę, że ta strefa nas zatrzyma i zejdziemy, tak jak tutaj na poprzedniej analizie pokazywałem, w okolice 52. Może być ten zasięg tej korekty zrobiony, tak? To jest interwał jednodniowy. Wspomnę tutaj, że
Taka korekta była robiona. No tutaj wybiliśmy tą korektę, ale nie wybiliśmy jej 161, dlatego ja ją dalej akceptuję. I tutaj mamy ZZB i Monti 20. Jeżeli wyjdziemy górą z tej strefy, to następny przystanek 56,19 na Bitcoinie. No na ten moment widzimy, że cały kapitał wpływa do Bitcoina raczej. Alty trochę się ruszyły, ale no cały czas total market cap jest 1,22 i no nie ma więcej kapitału na rynku. My cały czas jesteśmy w tej samej grupie kapitałowej i tutaj wzrosty, które są, to są przepływ kapitału z jednego do drugiego. Dobra, to by było wszystko, jeżeli chodzi o analizę dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytanie,